W tym odcinku omówimy sobie strukturę katalogów OS X, abyśmy dokładnie zrozumieli, jak działa ten system operacyjny. Przejdźmy więc do Macintosh HD, kliknijmy i widzimy cztery katalogi. Chciałem jeszcze powiedzieć dla osób, które nie włączyły paska ścieżki dostępu, aby zrobiły to teraz, ponieważ ten pasek nam bardzo pomoże w tej lekcji. Dzięki niemu zrozumiecie dokładnie, gdzie się znajdujemy. Katalog biblioteki oraz system wykraczają poza granice tego kursu, ponieważ są one związane ściśle z zadaniami administracyjnymi. Katalog programy przytrzymuje wszystkie zainstalowane aplikacje na komputerze i powinien je przetrzymywać. Nie jest to wymagane, ale ze względu na pewną konwencję, a także dla celów porządkowych, zachęcam, aby wszystkie programy przytrzymywać tutaj. I kiedy je instalujemy, aby je przenosić właśnie do katalogu programy. Wróćmy sobie do Macintosh HD i przejdźmy do użytkowników. Nasze konto to kurs i teraz na nie jesteśmy zalogowani, dlatego jest ono prezentowane w ten sposób. Jak widzimy na tym komputerze, mamy także innych użytkowników. Mamy konto gościa, Piotr, a także konto wspólne. Do katalogów innych użytkowników możemy nie mieć dostępu i jest to zależne od uprawnień. My jednak chcemy przejść do naszego katalogu domowego, kliknijmy i widzimy kluczowe katalogi. Biurko. To, co stworzymy w tym katalogu, będzie wyświetlać się na naszym biurku w tym miejscu, więc jeśli stworzymy tu nowy katalog, zobaczymy nowy katalog w tym miejscu. Wróćmy. Następnie dokumenty. W tym miejscu powinniśmy przetrzymywać nasze dokumenty, takie jak arkusze kalkulacyjne, prezentacje. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przetrzymywać tutaj na przykład obrazki czy muzykę, ale według takiej konwencji Apple powinniśmy tu przetrzymywać dokumenty. Następnie filmy. Są to wszystkie filmy na komputerze, a także biblioteka dla programu iMovie. Następnie muzyka. Muzyka, którą mamy na komputerze, a także biblioteka iTunesa. Obrazki. Widzimy, że znajdziemy tu bibliotekę programu PhotoBooth, a także jeśli mielibyśmy zainstalowane iPhoto, zobaczylibyśmy również bibliotekę tego programu w tym miejscu. Pobrane rzeczy to jest katalog domyślny, który powiązany jest z aplikacją Safari, z przeglądarką Safari. Wszystkie pobrane rzeczy z internetu znajdziemy tutaj. I katalog publiczny. Katalog publiczny może być używany do dzielenia się z innymi użytkownikami na komputerze, ponieważ jeśli wrócimy na przykład do użytkowników, przejdziemy do katalogu Piotr, zauważymy, że wszystkie katalogi użytkownika Piotr, które widzieliśmy u nas, były aktywne. U Piotra nie mamy do nich dostępu, nie mamy wystarczających uprawnień, ale katalog publiczny jest dostępny i w ten sposób możemy się dzielić plikami, katalogami pomiędzy użytkownikami na komputerze. Osoby, które korzystały z wcześniejszych wersji OS X, mogą się zastanawiać, gdzie znajdziemy bibliotekę użytkownika. Biblioteka domyślnie jest ukryta, możemy ją włączyć, jeśli przejdziemy teraz do menu widok, włączymy pokaż opcję ekranu i możemy tutaj włączyć pokaż katalog biblioteki. Jak widzimy, biblioteka została dodana, ale biblioteka, jak wiem, używana jest do jakichś zadań administracyjnych, dlatego domyślnie jest ukryta. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że na Macu powinniśmy się przyzwyczaić do przechowywania plików w obrębie naszego katalogu domowego, ponieważ jeśli zaczniemy tworzyć gdzieś te pliki, na przykład w jakiś sposób zaczniemy dodawać je tutaj, chociaż tutaj nawet nie wiadomo, czy będziemy mieli odpowiednie uprawnienia, to później może to skutkować różnymi problemami z systemem. Na przykład kiedy będziemy chcieli tworzyć kopię naszego systemu, okaże się, że będziemy mieli problem z załączeniem pewnych ścieżek. Dlatego jeśli jesteśmy zalogowani na pewne konto, na przykład na konto użytkownika kurs, to nasza przestrzeń pracy zazwyczaj powinna zamykać się w obrębie katalogu domowego. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w następnej lekcji.